stronę ludzkiej natury reprezentują w sztuce najczęściej wszelkiego rodzaju demony i diabły, a błogość i dobro przedstawiana jest przez anioły, istoty mało rzeczywiste. I takie właśnie jest malarstwo i wystawa Karola Wonka pod tytułem Anioły, demony i. I to i to już musicie Państwo sobie sami dopowiedzieć. Artysta bawi się iluzją. Przenosi widza w nierealny świat pozazmysłowy, w którym trudno szukać standardowych takich punktów odniesienia. Wszystko rozpływa się w otoczeniu bez wyraźnych konturów, ginie w draperiach, w mgłach albo spowite jest sieciami pajęczymi. Karol Wonk to malarz prawdy, dobra, piękna w kobiecości. Jest malarzem odwiecznej tęsknoty mężczyzn, tęsknoty umysłu, duszy męskiej, serca, do delikatnej wrażliwości, łagodności i przede wszystkim melancholii piękna w kobiecej twarzy. Jak Pan wydobywa to jakby na płótnie, bo to i kolory, i te kompozycje, i te twarze są tak przepiękne, że faktycznie budzą w nas bardzo różne emocje. Sam nie wiem. Ja po prostu no, staram się po prostu to robić, a czy mi to wychodzi, to, no, to Państwo mi tutaj mówicie, że trochę wychodzi, no to z tego się cieszę. No, cały czas jak gdyby tutaj temat drążę, no i na ile mi się to udaje, no to tylko... Dzięki Bogu chyba coś tutaj w tym jest, że mogę to kontynuować, bo coś po prostu się dzieje i coś widać, czyli no, jestem na dobrej drodze, także dziękuję.